face in your face. Do jednego dla Polonii Bytom. Grały w Polonii Bytom Krzysztof Kamiński. Teraz spełnia się w roli właśnie szkoleniowca golkiperów, a my już rozpoczęliśmy i to niebiesko-czerwoni od środka. Jest Siwek na prawą stronę, Budzik. Budzik poczekał, jest uderzenie Budzika, ale no to nie mogło zaskoczyć Brzozowskiego. Jak jednak Robski, teraz Siwek, bardzo dobrze na prawą stronę, tutaj pędzi Filip Żagiel, pędzi też Kulejewski. Żagiel, Żagiel, uderzenie Filipa Żagla. Wprost, może nie wprost, ale dobrze ustawiony Dominik Brzozowski. Radkiewicz do przodu. Teraz siatka założona przez Andrzejczaka, już pędzi praktycznie oko w oko z bramkarzem, to musi być gol! No jednak została w ostatnim momencie ta piłka zablokowana. Jeszcze Norkowski, uderzenie, ale powiedzieć właśnie piłkarze Stali Brzeg z daleka, Celuch. Groźnie, ale jednak była nieudana, a teraz mamy drugie podejście właśnie do tego stałego fragmentu gry. Było uderzenie głową, że bardzo dobrze czuje się w pojedynkach główkowych. Mamy wrzutkę, został na linii bramkarz, no i było groźnie. To też o czym się świadczyć musi. Teraz Andrzejczak, już coś takiego widzieliśmy w dzisiejszym meczu. Kończy się to wszystko strzałem. No dobre wejście. Andrzejczak, ten jednak zagrał do Siwka. Siwek ma troszkę miejsca, musi uderzyć. Niestety na wiwat. Bronisławski. Tutaj trzeba mieć na uwadze, że to jest bardzo groźny zawodnik. Też zakończył całą akcję strzałem. W żółtych strojach, przypomnę, goście, czyli Stal Brzeg, niebiesko-czerwone trykoty, to jest oczywiście Polonia Bytom. Ale też mamy Norkowskiego, który wyłuskał tą piłkę spod nóg rywala. Dominik Budzik chyba do końca będzie chciał i same uderzenie! Jak to nie wpadło? Było bardzo blisko! Nawin ucierpiał w całym tym zajściu. Niemniej Polonia Bytom kontynuuje, Ławrynowicz. Jeszcze zgranie piłki przez... Ależ było blisko! Żagiel uderzał! Przygotowany do wejścia na boisko jest Lucjan Zieliński. A teraz mamy wrzutkę i chyba jest gol! Tak jest! Czyżby to był Filip Żagiel, czy Dawid Wolny? No ciężko mi powiedzieć, naprawdę było spore zamieszanie, ale najważniejsza informacja jest taka, że od 73, przepraszam, od 74 minuty to Polonia Bytom prowadzi w tym meczu. No i teraz musi iść za ciosem, dobić leżącego rywala i zapisać sobie te bardzo ważne 3 punkty na swoje konto. Jest wrzutka płaska na krótszy słupek, było groźnie, podbił tą piłkę Brzozowski, jeszcze kotuje się w polu karnym. Dawid Wolny przełożył, zagrał na lewą stronę, tutaj jest chyba Lucjan Zieliński, takie jest uderzenie, przeniósł nieznacznie. Dawid Wolny niżej, ale też widzimy jak dobrze potrafi zagrywać, jest Ławrynowicz, uderzenie. Do Wolnego, ten na przedpolu szukał miejsca do uderzenia, ale jednak to Gajda kończy wszystko strzałem, a Brzozowski przed uderzeniem już stronę. Próbuje zagrać je daleko, takie penetrujące podanie za plecy obrońców, tam domagają się rzutu karnego goście, wyskoczyła cała ławka rezerwowych i tak jest, to jest jedenastka, Erik Mirus między słupkami, mamy gwizdek, no i Erik Mirus broni, tak jest, no sami widzicie, że nie zawsze rzut karny oznacza bramkę, ale jeszcze będzie stał fragment gry, niemniej ogromne brawa dla Eryka Mirusa, który tutaj wykonał swoją... Nie dziwimy się temu, co widzimy właśnie w tym momencie na boisku, że cały zespół idzie do przodu, ale jednak te 3 punkty w Bytomiu pozostają po naprawdę ciężkiej walce, po wylanych litrach potu na boisku. Dzisiaj Polonia Bytom zwycięża ze Stalą Brzeg z ulicy Olimpijskiej 2. Komentował dla Was Bartosz Majewski. Do widzenia.